Witam, witam serdecznie. Kolejny odcinek Among Us. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz zmiania na Twitch. Na Polsce jak link w opisie. Polecam serdecznie. Jestem transporterem i lecimy sobie do laboratorium standardowo. O, zapowietrzyłem się. Ach, takie długie zdanie na jednym wdechu. Ciężka sprawa. Dobra, lećmy od razu do specimena. Nie ma co tracić czasu. Ale chyba poszedł się zeskanować. No, myślę, że pokrzyżujemy mu plany. No cóż, szkoda. Dobra, z Ymirem teleportowany, zrobimy tutaj numerki na szybko. No i wybiegniemy sobie chyba górą. Dobra. O. 14 sekund. Co? Nie masz... A może? Nie no, ma, ma 14... spokojnie. A czy ma ta runda 14... ma tyle chciałem. Czasu? Ale nie, wiesz co to chodzi? A Luny nie pokazało, Luny nie pokazało, no. Luny nie pokazała. Więc albo jest genitor, albo altruista, który chciał skrzesić ATM-a. Nie, Luna chciała Boga smucić. Nie, 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 nie. Nie, bo tam by dwa ciała leżały wtedy. Nie, z altruista pamiętaj, że ciała nie zostaje. Tak, ale ja mówię o tym, że jak to by był altruista w trakcie jakby podnoszenia, to by leżały oba ciała. Nie, altruista ciało się od razu znika. Od razu znika? Tak. Po użyciu miał. Dobra. A to nie, no właśnie chyba zostaje, tak mi się wydaje. Nie, najpierw zostaje i znika dopiero jak... Tak? No właśnie tak mi się wydaje, tak, że tak jest. Tak, no. Tak. Także czyli janitor musiał wlecieć, no. Janitor. Panie Gremlinie, ostatniego koło widziałem z ATM-em byłeś ty. Ale gdzie niby? Mocne pod oskarżenia. Jeszcze raz, gdzie mnie widziałeś? No bo ja teraz jestem z Ymirem i z Abim w specimenie. A nie wiem, no nie bo nie widziałem. Chyba, że dobiegałeś akurat, ale byłeś faktycznie na skanie. Jakby, bo mnie ale tepnęło... Nie, nie byłem leży... na skanie, nie byłem na skanie. Ja tylko pamiętam, skanował się Areze Ymir. Areze, kiedy właśnie szedłem do specimena, był na skanie. No, ale ATM leży w elektryku. Był transporter na, bo mnie wytepało na tego. Widziałem ATM-a i Gremlina. Ale poszedłem z powrotem na skana. No mnie wytepał z tobą, nie? No to nie? Jak ty wtedy wchodziłeś, bo faktycznie widziałem cię, to ja wtedy wybiegałem z Ymirem do tego. Do a gdzie ty widziałeś ostatni raz Gremlina z ATM-em? No w labie jakiś czas temu. No, ten, no jakiś czas temu, a ten powiedział... A CM leży w elektryku. Ja teraz widziałem Wixę w O2, na to chwilkę już stała, więc ja dobiegłem dopiero, ale... Tak w elektryku, to nie masz... Nie wiem, ja to skipuję póki co. Tak, Wixę mi się leży. Nie ma 14 sekund, bo... A Wixę ktoś widział w sumie? Ja widziałem. Tak, ja widziałem. Bo... No to może coś źle policzyłem. No to Erko... Luna mi się mieć 14 sekund. No to coś pewnie źle policzyłem. Ja powiedziałem koła, więc może być, no. Czyli może mówisz, że matura z matmy nie zdana? Dobra. Zróbmy sobie tutaj szybciutko. Lećmy sobie w stronę O2. Tutaj mamy... rytaski, prawie. Bo jeszcze jeden w elektryku. No dobra, tutaj jest Areze. Mieliśmy również... zielony kociarzyk miał zielony kolor. No dobra. Zróbmy butelkę. Komsy wleciały niefortunnie. To może być impostorem, żeby go wyteleportować. Lakier z kosiaszkiem teleportujmy. Aha. Aj, skosiłem już to. Kto był ze mną z O2 biegu? O kurde, Ares tam był. A kurde, numer w tej sekundzie. Bo ja go pokazuję. Ares był w O2. Kurwa, on jak był. Tylko tyle to skomentuję. Widziałem Areza, ja ciało, na ciało leży na komsach, nie? Areza? Nie, ja dobiegam do komsów. Nie, jakikolwiek, czy jakieś ciało leży nie. Na komsach? No nie. Nie leży, ja właśnie nie, ja właśnie... Areza umarł w tej sekundzie, mogę wam powiedzieć. No, ktoś zbiegał z komsów aktualnie i wskoczył do Venta pod adminem. Aha, no to ja stałem na komsach, ten kto dobiegał na komsy, to widzę, że stałem na komsach. Ja dobiegałem, no. No ale kto ze mną biegł za dwa? Ktoś...
Nie wiem. No i nikt się nie przyzna do tego. Chciałem wyklirować osobę, która biegnie ze mną za dwa i nikt nie chce się przyznać. I teraz jest ja. Gramin, nie, ja jestem ktoś w labie. Biegał od admina do... To ja byłem, Gramin. Ja, ciało jest... kosiarzka jest między komsami i weaponsami. No, gdzie ty jesteś? W labie? Znaczy, ja byłem w labie przed chwilą... W sensie w tym momencie teraz. A nie, teraz mnie już nie ma. Teraz jestem dosłownie komsami. Na storage'em, a byłem przed chwilą w labie odkliknąć probówy. Pod storage'em jesteś? Nie, nad. Między kompsami. Między kompsami? Okay, tak. Ale kompsy są włączone cały czas. Widziałem Lokiego, ale dziękuję Lady za subika, serduszko. Sprawdzić, czy ktoś jest na tych, na kompsach i poleciał w dół do Venta. Bo wskoczył 200%, jedna osoba wskoczyła pod adminem do Venta. Lekiego był teraz na kompsach, więc mi się nie wydaje. Ale Lokiego nie widziałem na nad tym. Ale... Nie widziałem cię. No ale skoro ty biegłeś od góry w sumie, no to tak. Widziałeś Lokiego czy nie? Nie widziałem nikogo nad tym. Ja stoję w tym momencie nad storage'em, dosłownie. Ja wiem, że on był w tym labie Loki. No, mógł mnie nie widzieć, ale ja tam byłam. Dlatego się pytałam, gdzie był w tym labie, żeby się upewnić. Tak, byłem najpierw loda a potem próbowałem. Na kosiarzka, który jest między kompsami a weaponsami. Masz pojęcie, kto mógł zabić Reza, bo on był ze mną w O2, ja pobiegłem na górę, zabiłem kable, wyszedłem i on już teraz nie żyje, co nie? No ale... I to śmierdzi Dawidem i Klakierem, którzy się próbują uklirować, ale... Nie wiem, kurde, bo jeśli nikt się nie przyznaje do tego, że biegł ze mną, no to jest to jakieś prawdopodobieństwo na to, że ktoś superem wjechał w Areza, który był za mną i w momencie, on umarł w momencie, kiedy ja zgłosiłem kosiarzka. Jesteś pewny, że to nie mógłbyś na wersję odsyć? Nie. On umarł wcześniej. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy tutaj. No, mi się wydaje, że Dawid po prostu teraz się clearuje rzeczywiście. Powinniśmy go wyjebać. Zjebawszy, no. Za wolno myślę. Dzisiaj. Jakoś gorąco mi jest strasznie. Jakoś nie myślę dzisiaj. Dobra, Dawida skruszyłem, typnijmy. Dobra, lecimy tutaj. Zróbmy sobie kabelki i idę zgłosić. A, jeszcze jedne kabelki, no. Ale nikt nie robi tych tasków, nie wiem czy powinienem się skupić na tych kabelkach. O, kto robi te taski? No, Kruszyn biega z Vixą. Idźmy to zgłosić. Ymir. Okej. Okay. Dobra, zgłoszę przycisk. Oj, dobra, witam. Gremlin, co ty robiłeś? Zgubiłem cię. No właśnie i dlatego się zastanawiam, czemu ze mną biegasz. Wydaje mi się, że rzeczywiście powinniśmy wyjebać tego Dawida. Znowu? Ja nie jestem, no. Aha. No nie, no nie. Bo on teraz mówi, że ktoś był w O2, no i Areza był w O2 i tak dalej. No i musiał zginąć i po prostu wyszedłeś jako super, no, pewnie i go jebnąłeś tam w ostatniej sekundzie. No, poczekajcie chwilę, tylko wykorzystam swoją rolę szybciutko. I na pewno to nie... Mi śmierdzi. Jestem majorem ogólnie rzecz biorąc, już możesz mnie zabić, mi po snorze. Dlaczego bym wrócił? Ale ty wiesz, że jak zostaje zestrzelony, to. To wszystkie głosy pójdą jakby. No cóż. No cóż. To możemy poczekać do końca, jak mi zestrzelą. No nieważne, powiem, ale. Powiem wam, i tak jest średnio, bo mamy Janitora, Plagberera i Szeryfa. Nie wiem, czy przyznanie się do swojej roli jest dobrą opcją w tym momencie, trudno. Wiesz? Trudno, aktualnie i tak musiałem to powiedzieć, bo nie ale, wiem. Ale czekaj, Janitor, Bestilency kto? Szeryf. No to szeryf to kit chyba. No, powiedziałeś to tak, że jest tragicznie, mamy szeryfa chyba, dziewczyny, jest koniec, chyba mamy przejebane. Wszyscy umrzemy. No nie wiem, ja zagłosowałem na Dawida. A kto tam jeszcze śmierdział? Klakier? Ty. Ruszym. Zostaw moje bagno! Zostaw jego bagno! Kruszyna, bagno zostaw. Kruszym, możesz już na Dawida zagłosować. No kur... Łatwo. Okej, czyli on rzeczywiście jest tym majorem. Nie wytrzymam. Naprawdę. No dobra. Lećmy na kamery.
Witaj Danik, Skeczka. Witam serdecznie. Nie wiem, jakoś totalnie ciężko mi się myśli dzisiaj. Przez to, że jest tak gorąco. Nie jest chyba aż tak gorąco. No ile? 14 stopni, kurczę, ale jakoś totalnie nie wiem czemu jest mi gorąco. Gremlin idzie mnie zabić. Aha. No napraw się! No ile można? Ja pierdolę, ile można to naprawiać? No, dobre pytanie, jebice, nie? No dramat! No kurde, w sensie trzymam na tym i nie mogę tego naprawić za chuj. To ciało ma 7 sekund. Okej. Jakby nie tylko no. AB był przy ciele, ja dobiegłem. Ja widziałem, że to ciało padało. Znaczy, ja dobiegałem do tego ciała, kiedy ono upadało, ale chciałem jeszcze naprawić te kompsy, bo miałem nadzieję na to, że może ktoś biegnie za zabójcą. Cracker jest impostorem. Tak? A skąd wiesz? Nawet mogę podpowiedzieć, jaką jest klasą, bo jest minerem. O, a czemu tak? Początkowo, po tym jak... Nie, no przecież traperem był Kruszym. No. Ale nie. Po tym jak Loki został wyrzucony, stwierdziłem, że pobiegam sobie trochę za Klakierem. No i on biegł do specimena, mówię, kolejny raz nie. Zostałem teraz wytepany do specimena, a w specimenie znalazłem dziurę. Ale przecież ja nie biegłem do specimen. Co ty gadasz? Przecież biegłeś za mną. Jest różnica, Gremlin, czy ty mnie zostawiasz w specimenie, czy w dekontaminacji. Ja chyba zmieniłem do dekontaminacji robić kabelki. Zrobiłem kabelki w dekontaminacji na górze i wróciłem się do laba i w tym momencie wybiegałem z laba, jestem nad storage'em. Więc nie biegałem do... Gdzie cię teleportowało? A wiesz, z kim cię teleportowało? Do specimena z security. Ze mną, bo ja byłem, mogę potwierdzić. Ale jesteście pewni, że tej dziury nie było tam wcześniej? Bo jeśli... Poprzedniej ja nie widziałem, a ja byłem przecież z tym, z Kruszymem w poprzedniej rundzie tam. Ogólnie powiem tak, Gremlin na pewno teraz nie zabił, bo jak dobiegałem do kompsów, to Gremlin był na kamerach, bo dobiegł do mnie na kamery, kiedy patrzyłem. No, też. Jeśli kurczę, tylko pytanie, to, no to reszta nie mam pojęcia, tak to, tylko Gremlina mogę wyklirować za tę rundę, że na pewno nie zabił Kruszyma. Możemy to dokończyć, ten koski spróbować. No nie było jedno ciało, tak? Ale, nie no, jedno ciało. Jedno okej, no to w sumie ja też jestem clear z tego, bo się tepnąłem z Gremlinem i poszedłem na security. No, ale, tak jak mówię, w ogóle Gremlin takie fake info teraz zajebał, bo... A że ty nie poszedłeś na security, tylko zostałeś teleportowany na security. No, zostałem teleportowany stamtąd z specimena, tak. Z Gremlinem, także no jestem też wyklirowany. A no w sumie racja. Kurde, rzeczywiście. No dobra, czyli Ymir jest czysty, czy zostaje Vixa, ja i... Lakier. Czyli raczej, no Vixa pewnie jest. Albo Klakier. Jestem rzeczywiście minerem, o którym mówi Gremlin. Jest spora szansa na to. Dobra. Nie, ten Klakier biegnący. Gremlin! To Gremlin. Nie wiem, on się na mnie wywalił. Nie no. On się na mnie wywalił. Nie! Nie no, to... No gwarantuję ci... Gwarantuję ci, że... Nie, Gremlin w poprzedniej rundzie nie mógł zabić. Nie wiem, to co to miało być? No to tak to, no pewnie się wyjebał po prostu na Gremlinie, bo go podejrzewał, bo Gremlin strasznie forsował tego Klakiera, że jest minerem. Więc no tak być, on był szeryfem. No i tak to, no to w tym momencie zostaje tylko ja i Vixa, ale no kurde, nie przyznam się do roli. Bo, albo dobra, w sumie mogę się przyznać, jedna osoba może zostać zestrzelona. To ja was teleportowałem. Go! No dobra. Ej, ty chuju, znałeś do roli. Kurwa, masakra. Ale masakra, ja chciałem zestrzelić. Zamknij się. Zamknij się. No, chciałem AB'ego, ale mi się po prostu zawiesiło. No bo i tak jeszcze jedna osoba została, no. Dobra, AB, wiesz, kto z tobą biegł z O2 wtedy? Ty biegłeś pewnie. Tak, jako altruista. No właśnie, a ty go strzeszałeś! Tylko to, że powłóżcie! O wow, nie wierzę w ciebie! Nie...
Aj, w tej samej sekundzie po prostu zgłosiłem to ciało. Ajajaj. No bo trzeba było to zgłosić, no bo nie mieliśmy innej opcji, żeby go zabić. A w ogóle mi się wydaje, bo Taski były blisko, no tak. Mi się wydaje, że Atem po prostu się wywalił z tym szeryfem tam. Ja zjebałem na Taski. Bo Atem był szeryfem. Tak sobie zrobił, ale sobie poszedł, bo... A ja chciałem tam się wieść IQ tym traperem i akurat nikt tam tędy nie wie, przez całe trzy rundy. Stoimy sobie w korytarzu tam pomiędzy elektryką o dwa. Kolej, brakuje. Znaczy jesteś ślepy, Dawid. Nogę Atem się wywala, przychodzi kolejny zabijam. Atem, bo teraz jednej osoby nie ma. Ja odpadam. Też już, bo jest 21. No dobra, na to chyba starczy. A dobra, laszczyk, laszczyk, laszczyk. No nie, no Ymir. Nie, muszę. Ymir czuje ten docisk pantofla, wiecie. Dobra, dobra, no już niech leci, niech leci, no. O, cześć, Serko. Dobra, lecimy. Go, 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 on jest. To będzie szybka runda. Jak tam? W porządku, w porządku. Myślę, że luźno sobie nie, potem pogramy albo jakiegoś katanka, albo DBD o, nie, po tej rundzie. No nie, masakra. Jakoś solowych rzeczy nie chce mi się póki co grać. Wezmę sobie jakąś ekipę może na DBD albo na jakiegoś katanka. Dobra, lećmy w takim razie. Zróbmy tutaj sobie taska. A powiem, że dzisiaj bardzo dużo odcinków udało mi się nagrać. To jest prawie czwarty odcinek nagrany. Jestem naprawdę z siebie aż zadowolony. Aż muszę sprawdzić, czy mi miejsca na dysku nie zabraknie za chwilę. Nie, no dobra, wystarczy mi. Nie jest aż tak źle. Nie no, nie będę mówił, że jestem baitem akurat, no. Bez przesady. No i nie możecie mi widzowie zarzucić, że kurczę, jako niewinny też nie wychodzę z... Że biegnę do specimena, a tak naprawdę dzisiaj praktycznie... No może dwa razy pobiegłem do specimena, kiedy byłem niewinny. Nie możecie mi mówić, że jak jestem niewinny, to zawsze biegnę do specimena, jak jestem impostorem, to zawsze wybiegam z laba po prostu. No i dzisiaj w co drugiej grze praktycznie od razu wybiegam. Witam. Czekaj, witam. Bo ja minęłam teraz. To był Kosiarz. Kto wkroczył na jego bagno? No nie. Nie no, mówię o ludziach w komentarzach. Kruszymy, że tak piszą. Kartą. I ostatnią osobę, którą widziałam, to był Kosiarz, który wchodził to do... O nie, Luna. No to winny. To nie Luna. Tak, mogę potwierdzić, że Kosiarz dopiero. A gdzie jest Kill? Gdzie jest Kruszyma? Komunikacją i no to mijał mnie przed chwilą. Którędy? No, pytanko, kto? No, on biegł chyba o to dwa. O, bo wychodził. Co jeszcze raz? A co ty miałeś tam Taska? No, dlaczego nie poszedłeś tam? Kosiarz? Do Taska. Poszedłem do specimena. A dlaczego do Taska nie poszedłeś od razu? No gdzie jest ciało? Bo później zrobię. Mówię, pod kartą w adminie. Pod kartą w adminie jest. To podejrzane. No w labie... Wixa jest 100% clear. Aha. W labie na początku byłem ja i Aris, z czego ja poszedłem tylko rakietę zrobić i odkliknąć loda. Widziałam Znaczy Ares, ciebie nie widziałem, Aresa widziałem w labie. To prawda. No bo Ares był dłużej, a ja wszedłem i wyszedłem. Ja nadal jestem w labie. Tam widziałem Lunę. Ten Kosiarz widziałem Wixa, Lokiego. To jest to na pewno, co widziałem. No nie wiem, ja to jeszcze skipnę, ale no Kosiarzek wydaje mi się, że no nie zabił, bo teraz co dwa biegu, no. No właśnie. Dobra, on teraz biegał no, na kartę z dolnego. Nie wchodziłem do kolejnej kontaminacji. No dobra, no. W specimenie, nie w dekontaminacji. Gówno. Idź tego taska zrobić w końcu. Nie, specjalnie na ciebie nie. Ale gada tak troszkę jak taki kurczę... Jester bym bardziej powiedział niż impostor. No dobra. Dokończmy tego taska. Ale w sumie można strzelić w Kosiarzkę, tak mi się wydaje. Jeśli on jest nawet Jesterem, to nawet lepiej, żebym go zestrzelił tym szeryfem. Teraz poszukam Kosiarzka i go zestrzelę po prostu. No jeśli nie jest żadną neutralną albo impostorem, to trochę unlucky po prostu.
Luna, Loki. Dobra. To jest pusto. Weźmy sobie do laba. Tutaj pusto. Gremlin, kurczę no. Dobra, teraz ktoś jeszcze nie zabił. A ja próbowałem wciskać już co. Loki był między elektrykiem a... Ciało w kąsach. Kąsach. To Luna tam była przy kąsach. I ogólnie to... Kto teraz biegł do admina? Biegły w sumie 4 osoby ze mną, tak? I biegł ja tam... Kto biegł dokładnie od Arezy biegł, od Laba chyba, tak? Czy ty zostałeś tam na tym? Ja Wiksa i Kosiara. No i ja. Ja odbiegłem, miałem rolę po prostu taką, że widziałem strzałeczkę, gdzie leży ciało. Ja dobiegłem do Gremlina. No, więc te osoby są clear, bo były w Labie, więc te osoby są clear. Ogólnie... Ile? To ciało już leżało, czy dopiero upadało? Leżało, no to, bo ja dostałem strzałeczkę. No to to musiała Luna zapierdolić. No przecież ona między weaponsami a komsami był Loki i była Luna. Słuchajcie, powiem wam tylko tyle. Arezę jeszcze tam się kręcił. Gdzie tam się kręciłem? Że działała. No a gdzie mi dałeś klapsa? Ja ci nie dałem klapsa. Przed wejściem do admina, do meda. Dałeś mi klapsa i poleciałeś w drugą stronę. Drugi raz tak robisz. No to nie widziałaś Luna w takim razie nikogo obok, kto mógł tam zabić? Nie widziałem, bo poszedł od Luna od razu, jak on wchodził do komsu. O, widziałem się też z Kosiarką, Wiksą i Kotklakierem. Cały czas to nie. No. Kotklakier z Luną wbiegli na samym początku do Laba, zaraz po karcie. I wbiegli do Laba we dwoje. Później wybiegła Wiksa i Kosiara. Z Kotklakierem z Laba, bo oni Kotklakier pobiegł na komunikację, a Wiksa pilnowała Kosiarkę, który robił temperaturkę i kartę w adminie. Ogólnie strzałeczka pokazała mi się, jak byliśmy obok Kamyka. No, ile czasu temu ci się pojawiło? Kurde, ile tam, no wiem, może to było z 5 sekund. Czyli to ciało masz 10 sekund. Dobrze, no mi się wydaje, że to Luna, ale... Mnie zrobiłam... Ja bym zniknął jeszcze. Słuchaj, Arezę. Moja rola nie zadziałała, bo niestety za mało ludzi było. Mogę tyle powiedzieć. Ja zeskipuję. No dobra, ja też to jeszcze zeskipuję, ale... Ja uważam, że Luna mogła to zrobić. Okej. No bo jeśli to by miało 10 sekund, to by w sumie idealnie pasowało czasowo. No, ja bym walnął Lunę rzeczywiście. Teraz jakby Kosiarzek robił sobie w tej rundzie trochę alibi. No nie wiem, no nie przekonuje mnie ta Luna. Dobra, 7 sekund. Ej, jeszcze wleciały kąsy. Jest Luna. Kurde, nie wiem, która to Luna, no. Dobra. Ja walnąłem, bo uciekał od komsu zamiast jej naprawiać. O, Luna, czemu jesteś czerwona? A, no kurde, no mówię, że Luna też jest impostorem, no. Kruszem był drugim, Kruszem był drugi, ktoś mi Kruszyła zabił, no. A, czyli Klakier był jeszcze jakąś neutralną. Możliwe. No i proste, ale mamy ich wszystkich. Na początku. No. Ogólnie ja byłem amnezjakiem i zabrałem werewolfa od Loki. Niczego nie żałuję. Ej, dobra, ale czy może ten zrespić? Ja akurat odpalałem Rampage i chciałem... I Teluna zabiłaś Lokiego? Tak. No właśnie. Neutralki i impostorze. Dobra runda. No, nie. O kurde, to nie koniec. O. Dobra runda, ale to jest nie koniec. Jak zginę, to chociaż w jakim jestem. Dobra, mogę to powiedzieć na starcie kolejnej rundy, ale to tylko szczegół. Dobra, lećmy szybciutko sobie zrobić tutaj kabelki. No teraz to nie mam pojęcia, jak to może być tym traitorem, no. Teraz to jest tak... randomize.org normalnie. Random.org. Dobra, lećmy na O2. Osiarzek tutaj stojący tak losowo.
Trochę mi się to nie podoba. No aż mogłem go po prostu, aj! A wow, nie zgłosiło mnie! Gdzie ciała? Między komsami a storage'em, tak w tym rogu nad ofisem, tam jak jest to okienko. Ten kosiarzek, no stał, tak mogę go walnąć. Chowałem się, bo mam taki fajny modyfikator jak radar i obserwowałem sobie mniej więcej... A wow, ale... Kosiarz, gdzie ty mniej więcej ja miałem bejta, nie? Znaczy, kiedy? Teraz. Ale perfekcyjnym momencie to zgłosił. A gdzie mnie widziałeś? No widziałem cię, jak byłeś nad elektrykiem. Potem poszedłem do laba, zgasiło się światło, to poszedłem znowu do elektryki. Skąd przyszedłeś? A, z laba przyszedłeś? Ale no, poczekaj, kosiara, przecież ty nie miałeś takiej nawet wizji, bo ja cię nie widziałem. Rezy, to jest on, bo IB był chwilą w labie i nie żyje teraz. No ale ja nie wchodziłem do laba, ja poszedłem do laba. Mówię, że przyszedłeś z laba, No od strony laba, bo szedłem do laba, ale zgasło wtedy światło i poszedłem do elektryka. Ale ty nie byłeś w stanie mnie widzieć. O, no nie. I kurczę. Nie mam i tak moją rację. Ryzyk fizyk. Mi się wydaje, że to jest Erezy, bo się chował tam. Jakby... A gdzie było ciało dokładnie? Gremlin. Tak jak powiedziałem, gdzieś przy komsygnu jest zgaszone światło, tak przypominam. I jak patrzę na mapce, to moja postać znajduje się nad tym okienkiem, co jest przy ofisie. Ale no wiecie co, ja się zastanawiam, czy to nie jest Dawid. No albo Dawid, bo tak... Na kogo zagłosowałeś? Dobra, kosiara, głosu i tak nie ma sensu, bo nie... I tak pewnie wszyscy na ciebie zagłosowali, więc wiesz. Nie trafisz, nie znamy. Nie wszyscy. Aha. Nie to wszyscy! Czyli będzie remis, jak trafisz do... Nie ma. Słuchaj, dostałeś tak od Majora troszeczkę głosów. No cóż. No nieźle. Jak no i pięknie, na koniec. Z Survivorem. Klakier po prostu zabrał rolę Lokiemu. Aha. I dlatego, jako że był neutralką, to zmienił się w Survivora. Ale ze Snitcha w Traitora? No nieźle. No, dobra, ja spadam, także papa.